poniedziałek 31 maja w formie zdalnej odbyła się sesja Rady Miejskiej w Dzierżoniowie, podczas której radni podjęli kilka ważnych uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta. Była to również jedna z najważniejszych sesji dla burmistrza Dariusza Kucharskiego, który otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku. Najważniejsza uchwała dla burmistrza, czyli podsumowanie roku poprzedniego, w tym wypadku roku 2020. Teraz według nowych przepisów oprócz absolutorium jeszcze jest debata nad raportem o stanie miasta. Ten raport po przedyskutowaniu jest podstawą do udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla burmistrza, natomiast później sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu i absolutorium, jak mówię, ważne to jest o tyle, żeby zamknąć poprzedni rok, podsumować. No, wyniki osiągnięcia naprawdę mamy bardzo dobre, zresztą jak w poprzednich latach, pomimo trudnego roku epidemicznego, udało nam się wiele rzeczy zrealizować, czy większość, znakomitą większość rzeczy zrealizować przy okrojonych finansach, bo oczywiście te wpływy do budżetu z racji COVID-u mamy oszacowane, że były mniejsze na poziomie około 8 milionów złotych w przypadku Dzierżoniowa. Pomimo tego większość inwestycji, większość zadań bieżących wykonane zostało w 100%. Wynik finansowy budżetu, nadwyżka 2,5 miliona, nadwyżka operacyjna 12 milionów, także no, kto zna się na tych wskaźnikach, to wie, że jest to taki element, który świadczy o stabilizacji, o tym, że rozwijamy się, ale mamy też potencjał na to, żeby w kolejnych okresach, w kolejnych latach również wiele dobrego w mieście robić. Budżet to jest tylko dokument, natomiast tutaj chodzi o cały rok działalności urzędu, zarówno tej inwestycyjnej, edukacyjnej, społecznej i oczywiście jest to spięte ramami finansowymi i za to, że ten rok tak znakomicie udało nam się zrealizować, no wielkie podziękowania, bo to oczywiście nie tylko burmistrz tutaj, a w zasadzie nie burmistrz ma największy na to wpływ, natomiast i oczywiście radni i pracownicy Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne. Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ten budżet, który realizujemy i dzisiaj podsumowujemy, to jest ponad 800 osób, które pracuje w urzędzie, w naszych jednostkach, plus właśnie radni Rady Miejskiej i tutaj duże podziękowania, szczególnie dla tych najbliższych współpracowników, pani burmistrz, pani skarbnik, pani sekretarz, wszystkich dyrektorów, kierowników i urzędników i dyrektorów jednostek organizacyjnych. Bardzo Państwu dziękuję, bo to właśnie Państwa ciężka praca decyduje o tym, że udaje nam się te budżety bardzo dobrze realizować i Dzierżoniów naprawdę ma się czym poszczycić. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły majową sesję Rady Miejskiej w Dzierżoniowie.